Znasz nocnych koszmarów. Wypędzają upiory, złe moce wciąż spiskują, by zniszczyć ludzi. Ale są na świecie śmiałkowie, którzy mają odwagę walczyć ze złem. Tak, wasi dobrzy znajomi powrócili, a wśród nich największy, wiecznie głodny bohater. Jesteśmy głodni. Chodźmy poszukać czegoś do jedzenia. Nigdy nie spotkałam takiego żarłoka. Zobaczycie, jak Scooby i jego przyjaciele demaskują fałszywe potwory i przemierzają kraj w poszukiwaniu dowodów istnienia sił nadprzyrodzonych. Tym razem zawędrują w głąb bagien Luizjany na wyspę przeklętą od 300 lat. Jeśli szukacie duchów, to dobrze trafiliście. Wielu poszło na te bagna, ale nikt stamtąd nie wrócił. Na mokradłach nasi bohaterowie będą walczyć z mocami ciemności i z najgroźniejszym wśród nich, z kotami. Kto tu sprowadził tego płaza? Żaba gdzie? Co to takiego? To moja myśliwska świnia. Mojo, co tu robisz? Właściwie ten ogrodnik jest podejrzany. Może i tak, ale bardzo przystojny. Będziesz miał stąd piękny widok na księżyc. Mam nadzieję, że będzie ci tu wygodnie. Co tu się dzieje? To straszne. Mieliśmy na was zaczekać, ale zaatakowali nas ci... Zombie? Wszystko można wytłumaczyć. Jak? On udaje. Przebrał się. A może jest prawdziwy? Spróbujcie wraz ze Scoobym i jego przyjaciółmi rozwikłać tę straszną zagadkę. Scooby-Doo na wyspie zombie. Lecz tym razem potwory są prawdziwe. Jesienią tego roku Scooby-Doo trafi na wyspę zombie. Oto pierwszy pełnometrażowy film o jego przygodach, tylko na kasetach wideo Warner Bros. Kino familijne. Pędźcie do sklepów.